można śmiało powiedzieć, że od tego wszystko się zaczęło. To Prius pierwszej generacji. Prawdziwa legenda. W 1997 roku, kiedy to auto trafiło do sprzedaży, było jedynym hybrydowym autem, które było sprzedawane. Przez cały ten okres Toyota sprzedała ponad 20 milionów Priusów, a teraz na rynek wjeżdża nowa, piąta generacja, która z tym Priusem, poza nazwą, nie ma praktycznie nic wspólnego. Nie chcę powiedzieć, że Prius to mokry sen taksówkarzy, ale nie ma co ukrywać. Nieważne, czy jesteśmy w Nowym Jorku, Barcelonie, Warszawie, podwarszawskich ząbkach, czy w Tokio, wszędzie tam można spotkać Priusa jako taksówkę, bo to wśród taksówkarzy niezwykle popularne auto. Jedno jest pewne, nowy Prius wygląda naprawdę bardzo dobrze i jest niejako zapowiedzią tego, jak w przyszłości będą wyglądały nowe Toyoty. Więc kto wie, być może nowa Corolla będzie miała właśnie takie reflektory. Ale o tym, jak wygląda nowy Prius i czy jest większy, czy jest też mniejszy od swojego poprzednika, to już Wam opowiadałem. Film ze statycznej prezentacji możecie znaleźć klikając na przykład w ten oto link. Teraz pora sprawdzić, jak nowy Prius plug-in jeździ. No to startujemy w drive i do przodu. Nowy Prius ma układ hybrydowy nowej generacji, który generuje 223 konie mechaniczne, które na papierze to auto do pierwszej setki rozpędzają w 6,7 sekundy. A to sprawia, że jest to nie tylko najmocniejszy Prius w historii, ale i jednocześnie najszybszy. Przynajmniej jeśli chodzi o sprint od 0 do 100 km na godzinę. I ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, wciskam teraz pedał przyspieszenia w podłogę. Naprawdę, w kabinie nie jest tak głośno, jak to na przykład było, czy też jest w Priusie czwartej generacji. A więc tutaj jest naprawdę zauważalna różnica. Ale mamy też zupełnie inny silnik, bo silnik ma teraz 2 litry. No i taksówkarze powinni w tym momencie zrobić nieco głośniej, bo tego już tak łatwo się nie da zagazować. No ale z drugiej strony to auto ma być wyjątkowo ekonomiczne. Baterie, które znajdują się pod tylną kanapą, mają pojemność nieco ponad 13 kWh i według wyliczeń Toyoty powinno to wystarczyć na przejechanie 69 km. Moje średnie zużycie prądu, to według tego, co pokazuje komputer pokładowy, to nieco ponad 16 kWh, a więc można odnieść wrażenie, że te 69 km zasięgu na silniku elektrycznym, jakie podaje Toyota, to taki bardzo bezpieczny wynik, bo wydaje mi się, że bez większych problemów można na prądzie tym autem przejechać więcej. Z jaką maksymalną prędkością można jechać tylko i wyłącznie używając energii skumulowanej w akumulatorach? Maksymalnie można rozpędzić się do 135 km na godzinę. A co w momencie, gdy baterie nam się rozładują? Wtedy do akcji wkracza silnik benzynowy i tym autem jeździ się dokładnie tak jak każdą inną zwykłą hybrydą.
wzdłuż wybrzeża Morza Egejskiego. Mogę sprawdzić, jak to auto się prowadzi i wiecie co? Nowy Prius prowadzi się zaskakująco dobrze. Naprawdę nie spodziewałem się, że to auto będzie prowadziło się aż tak dobrze. No, niektórzy śmieją się, że Prius to auto dla taksówkarzy i dla dziadków. No to nie, o nowym Priusie już tak nie można powiedzieć. Siedzi się tutaj nisko, układ kierowniczy jest precyzyjny, a na przykład w momencie, kiedy chcę szybko zmienić pas ruchu, tak jak zrobię to za chwilę, tylko wyłonię się z tego zakrętu. O, proszę bardzo, szybka zmiana pasa. To, co było słychać, to różne rzeczy, które poprzerzucały się w bagażniku, ale tak naprawdę kabiną nie majtnęło jak łodzią na wzburzonym morzu. A to oznacza, że naprawdę tym autem w zakrętach można pojechać dość szybko, bo ani na chwilę nie poczułem się za kierownicą tego samochodu niepewnie. Uważam, że prowadzenie tego auta to jego bardzo mocny punkt. Jeśli chodzi o to, jak zestrojone jest zawieszenie, to moim zdaniem udało się osiągnąć bardzo fajny kompromis pomiędzy pewnym prowadzeniem a dużym komfortem. W momencie na przykład, kiedy wjedziemy w jakąś większą dziurę, zawieszenie nie dobija. No i jak widać teraz, cały czas jeżdżę od jednego zakrętu do drugiego. No to tutaj nic się nie dzieje, tą kabiną naprawdę nie buja, a w poprzednim Priusie bujało. Jeśli chodzi o to, jak wygłuszona jest kabina, to moim zdaniem wygłuszona jest lepiej niż na przykład kabina Toyoty Corolli, którą, jak wiecie, mam prywatnie. Ale ze mną na tylnej kanapie siedzi operator Maciej. Cześć Maciej. Siemasz. Maciej, tak się składa, że ma w swoim garażu Priusa czwartej generacji, również w pluginie. No i teraz Macieju, czy możesz to jakoś porównać? Czy to auto jest lepiej wyciszone? Czy być może jest wyciszone tak samo jak twój Prius? Zdecydowanie jest lepiej wyciszone. Przy przyspieszaniu nie ma takiego uciążliwego, męczącego, głośnego, no właśnie, hałasu. No, hałasu, jak to nazwać? No hałasu. Także jest różnica na korzyść zdecydowaną nowej generacji Priusa. Chyba tyle wystarczy, prawda? Prawda. Nawet teraz przejechał obok nas motocykl i w ogóle praktycznie nie słychać jego silnika. Ale za to można dość szybko go dogonić i wyprzedzić. Jeśli chodzi o ceny, te niestety nie są jeszcze znane, ale już niedługo będą znane, bo tak naprawdę nowe Priusy w polskich salonach mają pojawić się już w czerwcu. Auta produkowane będą w Japonii. Dziękuję, że byliście ze mną. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.